Beyoncé wystąpiła na scenie w Dubaju z 11-letnią Blue Ivy, niezłym wydorosłala pójdzie w ślady mamy, foto. Blue Ivy Carter jeszcze przed narodzinami została okrzyknięta przez media mianem najsłynniejszego dziecka na ziemi. Najstarsza z trójki pociech Beyoncé i jej jazdodziec wzbudza ogromne zainteresowanie tabloidów. A każde jej publiczne wyjście jest szeroko komentowane. Choć rodzice 11-latki na ogół dość rzadko publikuje zdjęcia dziewczynki w mediach społecznościowych. Okazjonalnie zabiera jaja na brandzowe eventy. W ubiegłym roku Blue Ivy miała na przykład okazję wystąpić z mamą podczas rozdania Oscarów, panie nie pojawiły się jednak wówczas na gali. Gdy ich występ został nagrany z wyprzedzeniem. Niedawno córka gwiazdy widziana była natomiast na aukcji w Los Angeles. Kilka miesięcy temu Beyoncé wydała Glossny, siódmy w karierze album Renaissance, który zebrał pozytywne recenzje krytyków i podbił serca jej fanów. W weekend gwiazda zanotowała natomiast wielki powrót na scenę. W sobotę Beyoncé wystąpiła na uroczystym otwarciu hotelu Atlantis The Royal w Dubaju. A jej koncert już zdarzył odbić się w mediach szerokim echem, i to nie tylko dlatego. Był to pierwszy występ artystki po 5 latach przerwy. Tego wieczora na scenie doleczyła do niej bowiem 11-letnia Blue Ivy. Jak relacjonuje Pagasix, córka Beyoncé pojawiła się na scenie w Dubaju podczas piosenki Bronze King Girl, która bez wątpienia ma dla niej szczególne znaczenie. Blue Ivy nie tylko nagrała wspomniany utwór we współpracy ze znaną mama, lecz również w wieku zaledwie 9 lat otrzymała za niego statuetkę Grammy za najlepszy teledysk. Według źródła Pagasix tym razem 11-letnia pociecha Beyoncé nie zaprezentowała jednak widzom koncertu swojego wokalnego talentu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zobacz również, Oscary 2022. Beyoncé wystąpiła na gali za córka. Oto przyszłość z tej branży, wideo. Blue Ivy wyszła na scenę podczas Bronze King Girl. Wyglądała dorosła w czerwieni. Tańczyła i miała mikrofon, lecz nie śpiewała, zdradza informator serwisu. Według Pagasix sobotni koncert Beyoncé miał trwać około 1,5 godziny i rozpoczął się ze zgodzinnym opóźnieniem. Obecni na wydarzeniu widzowie dostali ponoć zakaz używania telefonów komórkowych. Ci, których przylapano na nagrywaniu występu artystki, byli natomiast upominani przez ochronę. Na miejscu nie zabrakło jednak fotoreporterów, którzy starannie udokumentowali całe show. W tym również występ Blue Ivy 11-latka pojawiła się na scenie w połyskującej czerwonej kreacji. Jej mama miała zaś wówczas na sobie efektowna złota suknię ozdobiona piórami, tego wieczora na scenie zaprezentowała jednak kilka różnych stylizacji. Okazuje się, że najstarsza córka artystki nie była jedyna bliska jej osoba, która wspierała ją w Dubaju. Jak zdradziła widowni sama gwiazda, na wydarzeniu obecni byli również jej mas i jej zet. Rodzice Tina i Matty w Knowles oraz dwójka 5-letnich pociech, Rumi i Shir. Wygląda na to. Ten sobotni występ Beyoncé okazał się sporym sukcesem. Według informatora Pagasix gwiazda podczas show wyglądała ponoć jak bogini i brzmiała idealnie. Otwarcie hotelu z pewnością było dla artystki idealna rozgrzewka przed wielka trasa koncertowa promująca nowy album, w które ta ma wyruszyć już latem. Zobaczcie, jak Beyoncé prezentowała się na scenie w Dubaju w towarzystwie 11-letniej córki. Myślicie, że Blue Ivy pójdzie w ślady znanej mamy?